Spoko. Czy coś jeszcze jest? Don't shove the crate off the... You shove the crate off the ramp. Where do they find these people? Okej. Zaraz, może coś tu jeszcze zeskanować? Nie. To chyba nic do zeskanowania. O, jest? To się świeciło. Let me know what materials you need and I'll find you something. That's a relief. Thanks for helping out. I owe you one. Handlarz pancerzami, no proszę. Poczność. Pionier. Nietypowy. Inicjatywa. Nie ma nic ciekawego, tak szczerze mówiąc. Na razie. Ej, sobie zostawmy. Na coś innego. Dobra. Case. You're a liar. The chief's Omnitool recorded you over the body, admitting to killing him. What? Wait, that's not... What are you trying to pull? Sam, playback. Sorry, old friend. Had to do it. I'm not dying on this rock. Well, shit. Guess my fate is sealed. Except that your shot missed. A Keplast to the back killed Reynolds. Are you serious? I'm innocent? What a stroke of luck. The conviction will have to be overturned. The sentence thrown out. I'm going to Tan, and I might have a different opinion. You did try to cover it all up. Look, I'm sorry I lied, but if my shot missed, I'm innocent, plain and simple. We'll see about that. Jednak chciał zabić, czyliż nie miał intencje. Mordercze. No dobra, zobaczymy co tam na to powie. Well, old man, we're getting there. Something I can help you with? Director, I checked out that murder. Nielkin didn't do it, but there's proof that he meant to. This is unfortunate. We're trying to give the people a sense of stability, leadership they think they can count on. And we're setting precedent for justice here in Andromeda. Now this, a convicted murderer who didn't commit the murder. These things are almost never black and white. I know. If we suppress the evidence and uphold the conviction, we're banishing a man for a crime he technically didn't commit. If we throw the conviction out, we're freeing a man who tried to take matters into his own hands, then covered it up. Your investigation complicated this. You should take responsibility for the outcome. Do we still exile him for murder? Teoretycznie nie zabił, ale to była próba morderstwa. Bo strzelił, tylko nie trafił. I mamy nagranie, więc teoretycznie no, za próbę morderstwa też
są kary, więc nie, raczej wypuszczać go nie będę. Wygnajmy go. He intended to kill the chief. He pulled the trigger. Believed he'd done it. Banish him. Agreed. Sometimes we must rule with our hearts. I hope my conscience will be as clear as yours seems to be. Well, at least we'll have this sordid business behind us. No. A tą sprawę mamy zakończoną pięknie. O, już go nie ma. A ten co tutaj zrobił? Nawet nie wiadomo. Dobra, teraz co? Dziennik. Danio Helios. Neksu. Podaż stacji. W centrum, posterunku milicji, kwaterze główny pionierów. Mamy jeszcze porozmawiać. Aha, dobra, my jesteśmy tu. W centrum operacyjnym. Pathfinder, to cover their tracks, the saboteur is overloading power to this panel from another junction relay. You can scan and trace the connective wiring to locate the surrogate panel. Ile kurde idzie? Gdzie tam? Dol? Scanning power junction relays. This panel is malfunctioning. Without more data, I cannot determine if this is a normal malfunction or sabotage. I'll just disable power to the panel until Raj can check it out. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. All non-relevant repair requests are currently okay. Scan and trace the wiring to locate the panel that the saboteur used. Wyżej. Please be advised that Hyperion docking procedures are now complete. Tutaj to idzie. Scanning. This panel has been tampered with. Send the data to Raj. Yes, Pathfinder. Okej. Okay. Jeszcze jedno miejsce zostało. Tutaj mamy. Engineering update. We are working on accessing more power from the Hyperion. Pathfinder, I received the data from Sam. It really is sabotage. Any idea as to who it might be? Yeah. All these panels were worked on by Zara. I just can't believe it. Security video logs confirm that Zara Kellis worked on these panels, as well as the one Raj Patil encountered. Well, shit. Any idea where she is now? Kellis is currently working on a panel on the Hyperion main deck. Czyli na górze. Okej. All personnel, be aware of any suspicious activity. Nie, to jest gdzie indziej zupełnie. Dobra. Nie, to nie to. To było. Na dole pewnie. Dobra, musimy przejechać. Tak jest. Układ mieszkalny. Kobieta? You, Pathfinder.
I have a word or two for you. Is there a problem? Your father is my problem. He's everyone's problem. We're all paying for Alec Ryder's ego. He preyed on Jean Garson's trusting nature and bulldozed us to this godforsaken place. Now she's dead, and we'll all soon follow. This might be my dad's mess, but I will clean it up. Talk about ego. You're no different from him. You think you can do this all yourself. Go to hell, Pathfinder. Ooh. No proszę, ktoś tu jest wkurzony na mnie. Dzień dobry, pani. Zara Kellis? Yes? I have evidence you've been sabotaging the Nexus. What? No, I'd never... I've been looking into this myself. I have the scans to prove it. Here. I'll transfer the scans I took to your Omnitool. Funny. Raj was investigating the same thing. And it led us to you. My scans point at Raj as the one. So unless someone was setting us both up, I just don't understand. The data Miss Kellis has accumulated is strangely similar to Mr. Patel's. A third party seems likely. Taktyka sprzynętą. Dziwnie podobne do tych odpona patrzenia działania osób czci wydaje się prawdopodobne. The real saboteur could be setting you both up. Because we both figured out something was going on? That would make sense. It's better than thinking Raj could have done this. But it means all the data I have is useless. Wish I had access to the security cams. I bet we could find something there. You stay put, so whoever did this doesn't realize we're onto them. I'll check out the security cams. Raj, you there? Yes. How did it go? Is it really her? Wasn't her. She had proof pointing at you. I figure someone's been messing with you both. Just keep a low profile and don't talk to anyone. I'm on it. Coraz bardziej intrygujące się robi. Jakie case'y? A się przekonamy, kto to. Dobra, kamery monitoringu tutaj mamy. Dobra, z drogi. This file is useless. Let's check another. Okay. Nasz kód. And another scrambled file. Coincidence seems unlikely. Let's check another. This file is also corrupted. Definitely not a coincidence. You'd need pretty high clearance to mess with the security camera files. Somebody working for Kandros, maybe. That is the most probable scenario. Think you can get enough out of the files to find a match using biometric scans, Sam? The files were badly scrambled, but if I combine all the available identifiers, it might work. Based on the limited information available, we are looking for a human male, assigned either to the Nexus or Hyperion. You will need to conduct scans from close proximity. Got it. I co, skanujemy teraz wszystkich, tak? Engineering reports. Hyperion power draw is now at 100%. Biometrics do not match. Let's see. Negative match. Ma też się chyba jeden ostatek? Nie, to nie tutaj. A Hyperiona musimy się dostać. Hyperion! Tempest Cruise, report to the docking area at once.
Jedziemy. O, blisko, blisko. Biometrics do not match. Scan results show a partial positive. Target is most likely suspect. Who is he? Dale Atkins, reports to Kandros's department, assigned to station security. Dobra. Jak tam gierka? Tak średnio bym powiedział. Jestem troszeczkę zawiedziony paroma elementami. Konkretnie chodzi o kreatora, tam jakieś tam takie niedopracowania graficzne, na przykład twarz, która wygląda tragicznie. Generalnie generowane głowy, które tam zostały w kreatora postawione, jest po prostu żenada moim zdaniem. No i tam też widziałem i czytałem na necie różnego rodzaju rzeczy, typu właśnie jakie błędy i tak dalej, to po prostu jest kosmos, nie? Mnie akurat na szczęście się aż tyle tego nie przytrafiło, ale no mówię, no... Tak średnio, wielki nie wypał jak na 40-milionową grę, nie? Z budżetem takim, nie? Frostbite i tak spierdolić, no dokładnie, nie? Dale Atkins, right? We need to talk. Look, not to be rude, but I have work to do. We know what you've been up to. You're done here. I don't know what you're talking about. I'm just doing my job, that's all. Proof says you've been up to no good. Figures. Screw this. Screw all you hypocrites on this station. You weren't here when they kicked out our loved ones. Mutiny? We just wanted answers. My sister is out there. I don't even know if she's alive or... Whatever happened back then, hurting people now makes no sense. What do you know? I don't care what you think. The mutiny leaders were right to demand to know what was going on. You could have hurt people. Killed them. Like those who got killed when the leadership had the Krogan stomp on my friends? I'm done talking. I confess, it was me. Do whatever you want. Not my call. The Nexus leaders will make that decision. That lot make a decision? That'll be the day. Punkty zdatności Andromedy plus 73. O, nieźle. No, robić tego na Frostbite i tak spierdzielić, tak. To jest to właśnie, nie? To jest całe EA. Wręcz. Misje. I związki. Okej, czyli nie to, tego nie potrzebujemy. Helios, zadanie dodatkowe. 1:50. Dobra. Musimy się tylko chyba wrócić teraz. No zobaczymy, no. 23 mamy premierę. No i zobaczymy, jak wyjdzie gra. Jak się to będzie prezentować, czy coś w ogóle poprawili. Bo może, kurczę, będzie jakiś patch na premierę, kto wie. Zazwyczaj tak się dzieje, że jak jest premiera, to od razu wychodzi patch, nie? Uwrojące, ale no mówię, ostatnio tylko, że to się bardzo źle dzieje, nie? W tego typu grach, nie? Po prostu... lecą sobie w kulki, nie? Twórcy gier. Gra, kurde, ten z budżetem 40 milionów i kurde, takie buble w grach, nie? Proszę. Mogły w ogóle znaczyć, nie? A jeszcze kurde, gra jest ten, wyceniona na 240 zł na Originie, to już w ogóle. There you are. Hope the others haven't been giving you a hard time. There's a lot that needs doing. At least with the Hyperion hooked up and feeding us power, my team and I can get more work done. What kind of work do you do as superintendent? I was part of the team that originally designed and built this place. I keep the station functional, or as functional as possible.
considering. I noticed there aren't a lot of Krogan around. Tan, ask him why most of my people left. He'll have opinions. I can tell you this much. When the mutiny happened, a deal was made. My clan were supposed to settle matters and in return get more say in the initiative. No tak, dokładnie, dokładnie. Zrobić takiego Horizona za 230. Wiadomo, że Horizon generalnie jest tak ogromną konsolę, nie? Ale Mass Effect chyba też wychodzi na konsolę tak swoją drogą. Nie wiadomo, jak to tam będzie działać też, nie? Bo może być to zupełnie inaczej. To zupełnie może inaczej wyglądać na konsoli niż na PC-cie, nie? Ale tak czy siak, fakt jest taki, że no, gra. Horizon chyba nie miał takiego budżetu. No właśnie. Ale wydaje mi się, że Horizon chyba nie miał takiego budżetu jak ten Mass Effect chyba, nie? Czy mi się tylko tak wydaje, czy miał podobny? No bo mówię, nie? Tak swoją drugą gratki trzeciego poziomu, moja masa. No bo mówię. Niektóre gry, które mają mniejszy budżet, wypadają lepiej niż gry, które mają większy budżet, nie? I to jest najśmieszniejsze, nie? Bo nie dość, że mają większy budżet, to mają większe zaplecze ludzi, nie? Wildlands od Ubi też słabiutko, a Martekin podcasty wsadzona, żeby zrobić boom i hype. No, tak ostatnio właśnie tak robią. Robią wielki szum wokół gry, hype'ują i tak dalej, a później się okazuje wielką klapą. Przykład mamy taki z No Man's Sky, który, no wiadomo, że było to małe studio, nie? Większa część graczy wątpiła, że to po prostu będzie dobra gra, ale nikt się nie spodziewał czegoś takiego, co miało miejsce, nie? Że to jest to niekompletna gra w ogóle, nie? Siemka, Froskel, siemka. Did the deal go through? The clan held up their part, but Tan had a meltdown when he found out we wanted more say around here. Then Addison's assistant, Spender, pretended he never made the deal in the first place. It was a mess, but I don't blame my people for walking out. We're done being used. Ojej, kolekcjonerkę jeszcze wziąłeś? Ja pierdzielę, to nieźle, nie? No to współczuję, jak akurat kupowałem klucz sam. Razem z kumplem po prostu się tak nahypowaliśmy sami, po prostu się nahypowaliśmy, kupiliśmy i dupa blada była. Dupa blada, nie? With your clan gone, why did you stay? It's complicated. The station and my clan both need me here. Okay. What sort of problems have you seen on the Nexus? Situation's gone to shit pretty much sums it up. There's arcs missing. Some idiots tried to mutiny and take over, then more idiots offended my clan, so they left. And to top it all off, the founder of the initiative, Jian Garson, was killed. No wiadomo, że niektórzy są zrażeni, albo w ogóle nie lubią preorderów i po prostu czekają, aż to wyjdzie i patrzą wtedy, nie? Ale early access akurat są o tyle fajne. Wiadomo, jeśli jest w ogóle za darmo early access jakiś, albo coś nie, to wiadomo, że warto byłoby zobaczyć, jak ta gra wyjdzie, ale zazwyczaj są płatne early accessy. O to akurat bez wątpienia, ale jeśli to nie jest dużo za early accessa, no tak akurat w tym przypadku to jest tam 15 zł za dostęp do tego jej akces. Więc to akurat nie było, więc sądzę, że mi się opłacało, bo przynajmniej wiem, na czym stoi i wiem, że na pewno nie kupię w dniu premiery tej gry. Także no. W Tormenta też pograłem 2 godziny, się wkurwiłem, że nie ma francuskiego dubbi. Parę zdań w prologu. No powiem ci, że troszeczkę też się rozczarowałem w Tormencie, że nie ma całości dubbingowanego, nie? Jako, kurde, trzeba kurde tekstu czytać troszeczkę, nie? Ale tylko tyle są francuskich. Ja mam przegrane chyba ponad 12 godzin? Jakoś chyba tak mniej więcej, nie? I faktem, że mało słychać francuskiego. To niestety tak, to prawda. What happened to Jian Garson? Killed in the Scourge disaster. Her and a bunch of the other leaders. Tan might know more. And I thought the Hyperion had it bad when we arrived. Anything else? The outposts aren't happening because we don't have resources or people, so Addison's more uptight than ever.
And let's not forget how badly the station was damaged on arrival. But that's a detail, according to some. My team and I are repairing what we can. If we don't get material soon, things will go downhill. Fast. Jakieś inne pytania? When we left the Milky Way, the Krogan were still dealing with a genophage. Right. The genophage. A little gift to our people from the Salarians thousands of years ago. That sterility virus they infected us with left most of our children stillborn. Only one in a thousand survive. No, coś o tym wiem odnośnie czytania tony tekstu, kurde, bo sam gram przecież w Tormenta i sam czytam te tony tego tekstu. Dwie godziny to jest maks, jakie moje gardło możesz znieść, nie? Trzy to już jest takie nadwyrężanie mojego gardła. Znaczy te czytania też nie idzie mi zbyt dobrze, ale czytam po prostu, nie? Tyle, nie? A co mi pozostaje? Nie będę przecież siedział i milczał, kurde, czytając wzrokiem tekst, nie? Ale zdecydowanie mogliby ugłośnić, no, zobaczymy. Może kiedyś bardziej zaczną twórcy gier myśleć, że po prostu, no, jednak nie czytanie, tylko może jaki postawią na ten dubbing, może trochę więcej hajsu przeznaczą na ten dubbing, żeby ktoś to po prostu czytał, nie, narrator albo co, ktoś po prostu i tyle, nie? No wonder your people have such a problem with Salarians. Some wounds never heal. Not that my ancestors didn't provoke it. They did try to conquer the galaxy. The Salarians were forced to respond. And it's not fair to blame it all on them, either. The Salarians developed the virus, but it was the Turians who deployed it. I'm hoping that's all in the past. Plenty of blame to go around, but Andromeda is about new beginnings. My people need that more than most. What about the Krogan here in Andromeda? There's no cure for it. But my clan was starting to show mutation against the virus. A natural defense. During the trip to get here, Krogan underwent gene therapies to enhance the mutation while we were in stasis. So you used those 600 years to your advantage. Gave the adaptation more time to develop. Yeah. It's still early, but I think we made a dent. Our scientists say we've improved viability to almost 4%. Which is a lot better than what we had. Beyond all the statistics, it means more Krogan children will live. It's the only way my people have a future out here. Inne pytania jeszcze? Nie, to na razie tyle. Nothing more for now. See you later. No, także mówię, no w Mass Effect'cie tutaj większość jest, znaczy wszystko jest chudy ten mówione, nie? Więc tym tutaj nie ma problemu, nie? To jest tyle plus, nie? Jedyne co czytam to jakie mam odpowiedzi, ewentualnie ten ostatni tekst, który mi się pojawia na ekranie. Jak to ten? Jak to spoko, nie? Czy to wiesz? Okej, zaginiony statek badawczy. Włóki kolonistów. Zaginione arki. Dobra, będzie to chyba. Zobaczymy to. No ja cały czas liczę na to, że właśnie, że twórcy jednak gier pomyślą, zastanowią się nad tymi. A chyba, że musi dojść po prostu do tego, że gracze po prostu nie będą kupować im gier i tyle, nie? Może wtedy im się oczy otworzą. Tak naprawdę, nie? Skoro myślą, że kupią, to będą tak robić pewnie nie dalej, nie? Ale mam nadzieję, że nie będą. Jednak wyniosłem jakieś wnioski. I się coś poprawi. Na razie to tylko się pogarsza. Odnośnie wydawanych gier. Hello.
Widok systemu. Anomaly on sensors. Anomalia. Poskanujmy sobie może co nieco. Co to jest? Piękne niebieskie słońce. Co tutaj mamy za planetę? Anomaly on sensors. Deploying probe. Getting a scan. Aktywny wulkan. Planety, dobra. Więcej nie ma? Co tu mu? Aktywuj skaner, widok planety. Gdy wulkan. Wulkan tarczowy, z którego wydobyła się lawa składowa. Wulkan niedawno wybuchł, wyjątkowo silna grawitacja. Znaczy wulkan nie wyrzuca lawy w sposób gwałtowny, dzięki czemu może być wart zbadania. Jakieś czujniki bym musiał bardziej ten anomaly on sensors zbadać albo coś. Zobaczmy tutaj. No nie, ta planeta jakby ten się dopiero kształtowała, nie? Wszystkie kontynenty i tak dalej. W ogóle ciekawe jest. Tam jakiś pierścień. Wygląda na jakiś ten. Mam jakieś czarne dziury. I'm picking up something. Probes launched. Detecting what's left of a ship. O, wrak. Postęp parę. No dobra, to tyle jak na razie. Już coś wykrywam, ale nie wiem co. O, kolejna jakaś mroźna planeta. Nie, to jest tak, ten, którą badaliśmy, dobra. To jakieś toksyczne coś tam. To chyba bardziej księżyc widzę chyba. Nie, %. Dobra, tu nic nie ma. Anomaly on sensors. Dobra, jeśli tu nic więcej nie będzie, to lecimy tam z powrotem na EOS.
Kurde, ta planeta jest tak gigantyczna, że szkoda gadać, nie? 83%. Też nic nie ma. Anomaly detected. Anomaly detected. Probes launched. Okay. I found something. Pierwiastek zero. Ciekawe. Okej. Okay. Jedynie co mi się właśnie podoba w tym Mass Effectie to ten, ta cała mapa, kurde, i to zwiedzanie, kurde. Pierwiastek zero. Co to jest w ogóle? Służy pierwiastka zero. Wyjątkowo bogate złoża pierwiastka zero, piezo. Zdają się być złożami pierwotnymi rozbitymi wskutek zaburzeń czasoprzestrzennych spowodowanych przez plagę. Okej. Okay. Mamy jakąś czarną dziurę. Nic więcej chyba nie ma, nie? Dobra. Puśćmy pierwiastek zero. Lecimy na EOS. Pythias system. Still hoping we can turn EOS around. Okay. Anomaly on sensors. Deploying probe. Tracking a huge mineral deposit. No, zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Deposit minerałów. Co my tu mamy za minerał? Żelazo. Dobra. EOS, jedziemy dalej. Musimy tą atmosferę oczyścić, kurczę, bo bez tego tak dalej nie będziemy mogli jeździć naszym autkiem po planetach. Po planecie w sumie tej. Jest to dosyć ważne, aby dostać się do każdego miejsca. Dobra. Tak. Chcę tutaj się dostać. Tak. To. Okej, potwierdź. Descent is green. Coordinating. Path is calm.